później mam funkcję wiceprezesa do spraw edukacji. Byłam skarbnikiem, sekretarzem, a teraz jestem prezesem klubu Sporting Elephants. Postaram się wam opowiedzieć o funkcjach sekretarza w taki sposób, z którym macie do czynienia w waszej codziennej pracy w Postmasters. W sposób taki przyziemny, z tymi rzeczami, które są potrzebne, kluczowe dla funkcjonowania klubu. To jest z was po raz pierwszy w zarządzie. A kto z was jest w pierwszej kadencji? Pełni tą funkcję teraz urodę. Czyli część z was już jest wdrożona w funkcję sekretarza. Byliście na pierwszym szkoleniu wdrożeniu. To, co jest najważniejsze w naszej pracy dla klubu, to aktualizacja składu zarządu. Klub otrzymuje jeden punkt do programu Distinguished Club Program za aktualizację składu zarządu, którą robimy tuż po wyborach. Czy któryś z waszych klubów już ma tytuł Distinguished Club? A któryś z klubów ma Selected Distinguished Club? W tej kadencji obecnie. Nie? Także pomyślajcie, żeby aktualizować składy zarządu. Jest ważne również z powodu komunikacji, jaka przepływa między Toastmasters International a klubem. Prawidłowej komunikacji, która z centrali pójdzie do naszego VPR, VP Education, prezesa. Kiedy mamy taką sytuację, że osoba rezygnuje ze składu zarządu, bardzo szybko musimy uaktualnić tą sprawę w procedurach. Macie za mną jest slajd. Jak wygląda Procentral, lista, do której wchodzimy. Kto z was wchodzi już do Procentral? Kto przygląda do Procentral? Okej. Dla tych z was, którzy jeszcze się nie logowali, powiem, że tak. Logujemy się na stronie Toastmasters.org. U góry mamy zakładkę Leadership Central. Rozwijając tą zakładkę Leadership Central, wchodzimy w Club Central. I pojawia nam się już taki rządek rzeczy, które możemy wchodzić, którymi możemy zarządzać. I tutaj wybieramy, tak jak tutaj z tyłu za mną, View Update My Club Officer Information. Kiedy wejdziemy już właśnie w tą listę, Update My Club Officer Information, pojawi nam się slajd. Tu wyświetlą się oficerowie naszego klubu. Wprowadzając osobę na nową kadencję, będziemy po prostu używali przycisku Bless. Wyświetli nam się cała lista członków klubu i wprowadzimy tego wtedy po kolei, każdą z funkcji, tak jak uzyskali swoje miejsca wyboru. Zwróćcie uwagę w tym momencie, że przy dwóch funkcjach prezesa i sekretarza jest tylko możliwość replace. Nie ma możliwości remove. Co to oznacza? Że te osoby są kluczowe. Nie możemy być backupem na tych stanowiskach. U mnie w klubie zdarzyła się taka sytuacja, że DPPR zrezygnował. Tylko zrezygnował, ponieważ nie mógł już przychodzić na spotkania, nie mógł uczestniczyć w pracy klubu. Tak szybko po prostu został remove. Mieliśmy niekompletny skład zarządu.
Erika Badziola pisze do PR. Okazuje się, że tej osoby już nie ma. Dla niego jest to informacja o kontaktu się z inną osobą. Tej osoby już w zarządzie grupy nie ma. To jest jeden z pierwszych ważnych punktów i tylko do DCP, ale również do rozmowy informacji pomiędzy całą organizacją i osobami. Kolejna sprawa to rejestracja nowych osób w grupie i aktualizacja adresu naszych członków grupy. To sama rejestracja nowych członków jest różnie w grupach rozwiązywana. Czasami nowe osoby wprowadza skarbnik, czasami również robi to inny membership, czyli osoba odpowiedzialna za członkostwo. Kto z Was rejestruje nowe osoby w Klausenka? Jedna osoba. Czy to funkcjonuje? Powiedz, jak to jest rozwiązane? Ale prawie bez kary.
co mają uprawnienia. Krótko na temat tej stracji nowej osoby. Też robimy to tą samą ścieżką, czyli Toastmasters.org, potem Leadership Central, Cloud Central i ścieżką rejestracji nowej osoby. Ponieważ większość osób z Was nie robi tego, a Mariusz pewnie zna procedurę, to powiem tylko, żebyście to przekazali osobom, które rejestrują też osoby. Sytuację taką, że osoba, która kiedyś była członkiem naszego klubu lub innego klubu Toastmasters, musimy zachować dla niej poprzedni numer rejestracji ID. Bo osoba traci całą ścieżkę edukacyjną. Na przykład ma już zrobione 10 projektów CC i musimy ją odszukać po tym numerze członkowskim. Tutaj są dwie opcje, że add new member jest create new member albo nowy form another search. I tą osobę wyszukujemy właśnie tej form another search, wpisując nazwisko i adres mailowy. Adres mailowy, bardzo ważny, taki stary, po którym osoba się kiedyś zarejestrowała po raz pierwszy. Ja miałam sytuację, że miałam nazwisko, ale osoba miała trzy adresy i dopiero po tym trzecim ją odnalazła na liście mogłabym zapłacić cenę. Czyli możemy mieć taką sytuację, że osoba była do 2010 roku członkiem klubu, potem miała roczną przerwę i powraca do nas. I rejestrujemy ją po tym samym numerze ID, nie rejestrujemy jej od nowa. To samo jest z osobą, która była członkiem klubu Dajana Dubiakoni i teraz chce być członkiem naszego klubu. Szukamy cały czas jej ścieżki rejestracji. Ciężko mu jest zebrać wszystko to, co się wydarzy.
Także bardzo ważne jest, żebyście odnotowali, kto był na spotkaniu, jakie były punkty tego spotkania zarządu, najlepiej według agendy, wnioski, jakie były dyskutowane na temat danego tematu, na przykład jakie były proponowane tematy na szkolenie edukacyjne w klubie, który temat został przegłosowany, kto jest odpowiedzialny za organizację szkolenia, gdzie będzie szkolenie. Takich informacji oczekuje od Was cały zarząd, żeby potem była podstawa do realizacji wszystkich punktów, które zostały przegłosowane na spotkaniu zarządu. Te minutki, tak zwane minutes, one nie muszą być rozbudowane. Kluczowe. Punkty agendy, wnioski, decyzje, osoby odpowiedzialne. Czy ktoś z Was może się podzielić doświadczeniem? Pisałeś może? Wysyłam linka do wszystkich członków zarządu i oni nie muszą mieć kontaktu na mailu. Wystarczy
i mogą sobie edytować. Ja tylko daję komentarze, jeżeli jest coś niejasnego, to proszę, nie wiem, co, czy to powinno być jakoś wyjaśnione, bo nie zostało doprecyzowane. I też daje się tym, co tam jest. I daje też czas, aczkolwiek to nie jest za respektowane, na przykład, żeby w ciągu tygodnia pojawiać na akcję, czy tak to, czy to jest dobra metka, czy coś uzgodniamy. Na razie jakoś tak nie procesowałam. No ale ten już na kolejne spotkanie zarządu czytamy tą mapkę i wtedy już odwiedzamy, jak byłeś miasto, do tego decydujemy i później zapiszemy już przyjemną notatkę zarządu. Mhm. Tu i kontakt do Magdy. Jeżeli ktoś z Was ma pytania lub chciałby nie pracować na tym dokumencie, myślę, że Magda może pomóc. I też masz imię Paweł. Myślę, że jeżeli chcecie. I Marinela, to też mamy tam też byłby dobrze. Oczywiście Facebook też jest dobrym narzędziem. To jest kwestia dogadania się w grupie, w jaki sposób się komunikujemy z tym zarządem. Ale pamiętajcie, to była dobra komunikacja. Te notatki nie są dla nas. My nie trzymamy tego, żeby archiwizować, tworzyć jakiś segregator z sprawozdaniami, tylko to ma żyć. To ma być podstawą do działania. Byłam wcześniej na spotkaniu właśnie dla procesu prowadzonym przez Monikę Kowalik i ona powiedziała, procesy są bardzo ważne w grupie. Jeżeli coś ustalamy, że dajmy na to szkolenie będzie z mentoringu, osoba odpowiedzialna to jest Mariusz. Sala taka i tak, zakomunikujmy to wszystkim i rozliczymy tą osobę, która jest za daną sprawę i odpowiedzialna. To jest podstawa do działania i my też właśnie pomagamy. Jakieś pytania jeszcze od Was? Tak. Czego najbardziej nie lubisz w swoim uczciwie? No. Przepraszam, że jestem prezesem, ale w funkcji sekretarza, tak? No, w chwili, którą przepisami właśnie tych notatek jest ciężkie. Jest ciężkie, bo trzeba rzeczywiście być skupionym w czasie spotkania zarządu, wyłapać wszystkie punkty, dwa, poświęcić półtorej godziny, no ja tak się radiona, poświęca na spisanie tego wszystkiego, co bardzo zrobiłem. Zależnie od tego, co jest zarządu. No, tak. Powiem, że mówię to przyjąć bez ucięcia od 2008 do 2010 pracowałem tam przy tej kadrze i gdybym czymś nie był nie wprowadził, to nadzorując 15 projektów, nikt bym się nie płacał. Czyli jedno zdanie na każdy temat był pisany. To też nie był mój pomysł, przejął to od poprzedników, to chyba jakiś kadr, czy to jest genialne. To po prostu żadnym nie przyjął. W tej chwili inna jednostka organizacyjna, ale szef właśnie coś w taki sposób prowadzi. Zawsze ktoś jest podzielony z pisem. Dlatego widzicie, jak jest to ważne dla podziwowe komisjonowanie naszych grup. A teraz mamy się teraz jeżeli mamy jakiś problem w grupie, piszmy właśnie bezpośrednio do Toastmasters.
Waga roli sekretarza przy zakładaniu klubu. Kto z Was jest, uczestniczył w zakładaniu klubu? Czarny? Tak, czarny? Nie. Więc powiem tak. Mam tam dokumenty, też gdzieś się zapoznałam. To są dokumenty, które są. Wybieramy jest ten, który jest złożony. Takie są przepisy.
Fizycznie pytanie, jak dobrze znasz szczegół parlamentarny, żeby skrytykować różnicę, tak? Ja to bardzo też nie znam, natomiast miałem w sensie szczegół parlamentarny do Wersa, to jest faktycznie trzeba wiedzieć, jak się nimi posługiwać. No i sekundowanie jest standardowo, tak? To jest charakterystyczne. Co? Sekundowanie. Czyli dowolny zgłaszany wniosek, wszystko kogoś może być zgłoszony, ale i druga osoba go nie poprze, nie jest tutaj brała pod uwagę. Tego u nas nie ma. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest jeden kandydat,
zamiast się przedłużać sprawę, możemy sprawę uprościć. I to następstwo na to pozwala. Specjalną opcją, że możemy zagłosować szybko, żeby to sekretarz wybrał tego człowieka bez pisania 50 tysięcy głosów. Tak? I no, możemy to wybrać. Ja to sobie robię tak, pomagając w wyborach, mogą prowadzić wybory. Tak? No, ale sekretarz, to proponuje szybką metodę. Głosowanie na mnie się sekretarz może pisać. Tak. Jedziemy, tak? No i no, też szybko. Wybory się wyborzają, służby do matematyki, a tak to mamy dwa. Większość do głosowania.
Woderna, to mamy 60 ludzi. Zgromadzić 30 na spotkanie? Trudno. Jest, dlatego mamy zasadę, że osoba, która przychodzi rzadziej niż dwa razy w ciągu 3 miesięcy na spotkanie, staje się nieaktywnym członkiem i nie jest liczonym kworum. Spróbujcie sobie coś takiego opracować, żeby mieć kworum na spotkaniu w momencie dużego zarządu, w momencie zmian dodatków. Tak, to jest bardzo ważne, żebyście mieli jakikolwiek przepis przez uzyskiwanie kworum, najlepiej właśnie jak coś zrobić, który pozwoli na to, żeby było łatwiej. Na przykład to nie wiem. No na przykład wprowadzić sobie taką zasadę. No myślę, że to jest fair, tak? Nie pojawiasz się w ciągu 3 miesięcy, jesteś nieaktywny. Potem przychodzisz, stajesz się znowu aktywny. Bo u nas sprawia przyjaciół z żadnego posłuchania się z żadną nieaktywności i nie liczenia jej do. Jeśli masz...